I oczywiście zaproponowałem, abyśmy mogli przyjechać tu do naszego który zaplanowany to podsumowanie, które dokonamy sobie już w swoich środowiskach, też będzie miłe i będziemy do niego wracać w różnej formule. A to zdjęcia, a to nagrania, filmy i będą służyły dla innych. W związku z powyższym chciałem w imieniu nas wszystkich serdecznie podziękować panu posłowi szczęście, spokój, pewne wyciszenie, które też jest potrzebne w życiu. Przede wszystkim ten optymizm, że nawet w sytuacjach trudnych jest wyjście i jesteśmy razem, szanując się wzajemnie. Powiedzieć, tak? No ale rzeczywiście myślę, że lepszy humor Państwo macie, bo tak mogliście zmarznąć, trochę was jadą smagać, mogliście być zmęczeni, głodni, tak? No więc co to facet który gada przed jedzeniem, to nam psuje tylko cały wyjazd. A teraz myślę, że jest taka dobra okazja, żeby słów parę powitać. Więc przede wszystkim chciałem powitać Zjednoczonych Uniwersytetów i klubów. Tak? Poczynając od Uniwersytetu Ostrowskiego, który jest najliczniejszy, z panem prezesem Kopsem. Witam serdecznie Uniwersytet Ostrzeszowski. Pani prezes dzisiaj grillowała na krosie ostrzeszowskim, ale mamy tutaj żywą pamięć jeszcze z jej pobytu, bo już była tutaj obecna z czterema chyba osobami z Uniwersytetu. No i chciałem serdecznie powitać panie z klubu Amazonek z Kępna, z panią prezes. Tak. Tak. I powiem, że zapamiętałem państwa działalność od momentu, jak panie zostałyście... Wyrzucone z siedziby i nowa tak. Siedziba. I potem żeśmy się spotykali przy reaktywowanej nowej siedzibie, tak? Tak. No właśnie, to był taki początek naszych spotkań. Być może nie za licznych, ale jednak. No i a tak naprawdę to muszę powiedzieć, że przypomniała mi o tej idei, że to jest takie bardzo ważne środowisko. Pani prezes klubu Amazonu Kalisza, która jest nieobecna, to wydelegowała swoją reprezentację z panią kurator Lisy. I chciałem bardzo serdecznie przywitać. No i również środowisko ostrzeszowskie. Witam panią serdecznie. Bo to jest też tak, że wiecie państwo, to ta przynależność jest też pewnym, ja zawsze mówię, takim aktem wyznania, tak? Pewnym gestem również wobec siebie, wobec innych. I myślę, że to jest fantastyczne, że panie inicjują i serdecznie również tego gratuluję, bo myślę, że im bardziej doświadczamy w swoim życiu, tym bardziej jesteśmy dla takich postaw jakoś tak bardzo emocjonalnie dobrze ustawili. I sądzę, że to jest fantastyczne, że umiemy sobie w ten sposób poznać. Pomóc również. No a jeszcze dodam, że pani Ulitnowska przecież
kiedyś musiała się trochę ze mną męczyć, byłem jej szefem. Myślę, że do tej pory jakoś mnie dobrze tam wspomina, tak? To zresztą muszę Państwu powiedzieć, że tutaj wśród uczestników jest również koleżanka z liceum, Mikstat Ostrów, tak? Ale też pozwólcie Państwo, że wspomnę tutaj moją współpracę na rzecz jeszcze kiedyś Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z panią Pieszkalską. Zaczynaliśmy wtedy w bardzo ciekawych okolicznościach, kiedy likwidowano Konsumy, a ja nie wiem, za jakie pieniądze kupowałem wyposażenie tych Konsumów i całe pomieszczenie na rzecz Klubu Seniorów w Ostrzeszowie, tak? Pani Miciu, było coś takiego, co się przerodziło się później instytucjonalne funkcjonowanie w tej chwili okazałego już obiektu, gdzie właśnie jest Klub Seniorów. No ale też Państwo pozwolą, że może oprócz tego, że inicjatorem całego pomysłu wyjazdu to był pan Kozan, który jako szef, dyrektor uniwersytetu, jak ja to zawsze mówię, kiedyś powiedział, że to uniwersytet z Ostrowa jest tak duży i tak prężny, że on musi pojechać do Brukseli. No, ale potem się trochę zmartwił, kiedy okroiłem imperialne napędy i powiedziałem, że no, szczupłość moich zasobów sprawia, że jestem w stanie zaoferować tak, żeby taką kompozycję zrobić. Od Kalisza do Kępna, no, z pewnym żalem mówi, jak ja to podzielę. Kto się na mnie, że tak powiem, oburszy. O, nie wybiorą mnie. Kogo ja będę miał wybrać? Wszyscy są tacy dobrzy. No w efekcie wyszło na to, że jakoś żeśmy skomponowali tą grupę wyjazdową. No i myślę, że ten program jakoś odzwierciedla to, co staram się tak w pigułce pokazać w trakcie tego wyjazdu. No bo oczywiście, wiecie Państwo, ten wyjazd do Parlamentu Europejskiego ma zasadniczy cel, że musicie Państwo jutro wysłuchać godzinnej prelekcji na temat działalności. Być w Parlamencie, wysłuchać tej prelekcji i to jest dopiero zaliczony wyjazd. Wszystko to, co robicie Państwo do tej pory, to jest tylko preludium. Oczywiście najbardziej tego dominują moi współpracownicy, które chciałem przedstawić. Borys Brzeziński jest szefem biura, ale ja nie mówiłem tego. Borys Brzeziński jest szefem mojego biura w Brukseli. Przepraszam, jeśli w którymś momencie wyjazdu byłem trochę może zbyt autorytarny, ale że powiem, no, cała grupa mogła czasami takiego przewodu powiedzieć, że to pogoda była wspaniała. Pogoda była wspaniała. Wiecie Państwo, to jest facet, który patrzy na człowieka i od razu mówi co mu jest, tak? No bo jest psychologiem klinicznym i szefem od zarządzania. Ponadto chciałem przedstawić drugiego, teraz przyjechał ze mną z Obornik, z Wielkopolski, a drugi Łukasz Winkosz, którego tutaj, że tak powiem, zaabsorbowałem, bo on już pracował w grupie Europejskiej Partii Ludowej tutaj w parlamencie, jest absolwentem socjologii w Krakowie i na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. No i ale gdzie jest? No właśnie, bo jest z żoną Edytą. Córeczka musiała spać. Z żoną Edytą oraz z córeczką. Na to z Kingą Państwo przyjechaliście. Powiem, że Kinga jest absolwentką politologii, teraz jest doktorantką na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dlatego, że ponieważ się nie przyznają,
mody, no. nie przyznają, więc muszę powiedzieć. No i zawsze no i nasze dwie stażystki, które chcę przedstawić też tak oficjalnie, więc są to dwie Marty akurat. Marta zbrodnicy, która na ten moment nazywa się Grzyb. Ale oficjalnie mamy stwierdzenie w parlamencie, tylko żadnych kominowalskich. Muszę Państwu powiedzieć, że nie mamy żadnych związków rodzinnych, przynajmniej od przełomu XVII-XVIII wieku nic nie znalazłem. A ostatnie nam z 1690 któregoś roku moje rodzinne jakieś korzenie gdzieś tam znalazły. Ale wiecie Państwo, jest nas tylko 10 tysięcy w Polsce o tym nazwisku. 12. No ale właśnie Marta jest tutaj u nas już który miesiąc? Któryś? Tak. No z piąty będzie. Tak. I druga Marta Pawłowska, która jest... absolwentką europeistyki. No a jest, to już jest mój to taki prywatny interes, bo jest moją sąsiadką. Skoro europeistykę studiowała i jeszcze jest moją sąsiadką, to tym bardziej wypadało ją zaprosić tutaj. Mam nadzieję, no też kończy. No, teraz chce się jechać francuskiego uczyć do Francji, no więc myślę, że to też jakiś miły tutaj, miła okoliczność. Tak trochę prywatnie Państwu poopowiadałem, tak? No, ponadto w parlamencie, to znaczy w moich biurach w sumie pracuje 14 asystentów, tak? 14 asystentów. Razem będzie około 14 asystentów. Cała Wielkopolska to jest właśnie teren działania, więc chwilę w Poznaniu, w Koninie, w Lesznie, w Kaliszu. No ponieważ z PSL-u jest nas tylko czworo, w związku z tym mamy też pod opieką swoje inne województwa, więc ja też mam takie antenki w Opolu, we Wrocławiu oraz w Zielonej Górze. I stąd się wzięło aż tyle osób. No kiedyś mnie pytano, ja zostałem dziś wymieniany przez jakiegoś blogera Kudzielskiego, który zarzucał, że tak polscy posłowie mają tylu asystentów, ale tylko w ramach tej samej puli pieniędzy, bo my płacimy polskie pensje, a nie płacimy pensji angielskich. Tam, gdzie oni płacą po kilka tysięcy euro, no to my za te kilka tysięcy euro zatrudnimy kilka osób. Tak? No więc tak to wygląda od tej strony merytorycznej i oczywiście to jest też związane z faktem, że wiecie Państwo, no, Wielkopolska to jest prawie 3,5 miliona mieszkańców. Liczne zaproszenia, ja nie jestem w stanie wszędzie zdążyć, no ale dobrze jest, jak są moi przedstawiciele przynajmniej. Tak? No i właśnie asystenci pełnią takie role. No ci brukselscy jeszcze mają trochę inne zadania. Ale tak będą niedyskretni, to trochę powiedzą. Jak nie trzeba na to cały dzień, także. Jak to, nie nudzą. Będą ci właśnie zanudzeni tym, co my tu robimy, także. Jak to wygląda ta współpraca? No, ja jestem członkiem dwóch komisji, to jest Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego oraz w tej komisji jest taka podkomisja do spraw praw człowieka. Jestem pierwszym wiceprzewodniczącym. Druga komisja to jest Komisja Przemysłu, Energii i Badań Naukowych. To się bardzo dobrze łączy, wiecie Państwo, bo sprawy zagraniczne to nie jest w tej chwili XIX-wieczna frakowa dyplomacja, tylko po prostu to są biznesy i sprawy gospodarcze, które są głównie, oczywiście polityka w tym jest ważna, ale tak naprawdę to zjednoczenie gospodarki z ekonomii, ze sprawami zagranicznymi, jest po prostu integralny. No i wśród tego taki specjalny jak gdyby dział, no to jest polityka energetyczna, bezpieczeństwo dostaw, trasy dostaw, wszystko to, co ostatnio było też przedmiotem jakiegoś tam małego
tego trzęsienia ziemi w Polsce, które zakończyło się też dymisją ministra. No wszystkie te sprawy tutaj z tym związane. Zresztą byłego asystenta w Parlamencie Europejskim. Tak. I to są... No ponadto jestem też członkiem takiej grupy, która zajmuje się koordynacją obserwacji wyborów na zewnątrz. Jest to 16-osobowa grupa w Parlamencie Europejskim, ponieważ Parlament Europejski wysyła misje obserwacyjne na wybory. No i jest to z reguły kilkanaście takich misji w skali roku. My oczywiście się zajmujemy takim przeglądem. Po pierwsze, gdzie mają być te misje. Nigdzie nie jedziemy, gdzie nas nie zapraszają. No a oczywiście skład tych misji jest bardzo zróżnicowany. Za każdym razem on jest skomponowany bardzo dobrze politycznie, bo tutaj w Parlamencie Europejskim jest tak, że nie rządzi przewodniczący, tylko mówimy zawsze, że rządzi dom. Czyli według metody Donta wszystko się dzieje. Nawet nie tylko wybór szefowie komisji i tak dalej, ale nawet misje zewnętrzne. No i druga taka grupa to jest trudny problem pokoju na Bliskim Wschodzie, a więc w sprawie Bliskiego Wschodu. No i oczywiście też współpraca w ramach takich delegacji dwustronnych. To jest delegacja do współpracy z Ukrainą oraz druga delegacja do współpracy z Turcją. No, każdy z tych krajów ma inny status. Turcja negocjuje swoje warunki członkostwa. Ukraina za chwilę, mam nadzieję, że podpiszemy z nimi układ o stowarzyszeniu oraz umowę o strefie wolnego handlu. Będzie miało ogromne reperkusje również na polskiej gospodarce. Poprawiliśmy wizowe w minionym tygodniu. Tak, w zeszłym tygodniu wprowadziliśmy daleko idące ułatwienia dla Ukraińców i Mołdawian, no, chcąc przede wszystkim otworzyć ten reżim wizowy dla obywateli, tak, żeby mogli uzyskiwać wizy wielokrotnego, na przykład przejazdu, żeby to były wizy wydawane nie na jeden raz, ale na przykład najmniej na rok czasu albo na kilka lat. Ale ja uważam, że te 500 000 Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski, pracują, no to też są takie miejsca pracy, które tak bardzo chętnie nie są przez nas absorbowane. Oczywiście, że część z nich to jest konkurencja dla naszych pracowników, ale na przykład te sady jabłkowe w Grójeckim, Sandomierskim ktoś musi pozbierać, tak? No i w wielu innych firmach, tak? W których jest trudna i czasami bardzo wyczerpująca praca. No a to są też miejsca, w których zresztą mamy swoje własne doświadczenie. Jeszcze nie tak dawno jeździliśmy, tak? Na Mexico Placo, do Wiednia, na Tiergarten, do Berlina, tak? Historia się powtarza. Ja jestem zawsze bardzo otwarty wobec tych ludzi, ponieważ uważam, że coś nas łączy. Możemy mieć historyczne różne zaszłości, ale coś nas łączy. Łączy nas to wspólne doświadczenie tego okresu wojny i powojnia. I myślę, że tak naprawdę to w takim sensie mentalnym, jeżeli chodzi o takie relacje czysto ludzkie, to jesteśmy bliżsi, częstokroć bardziej do Ukraińców, do Rosjan, do Białorusinów, niż na przykład do niektórych nacji zachodnich, ponieważ mamy inne doświadczenia. No tak to jest. No i to jest jeszcze właśnie takim przedmiotem zainteresowania. No i myślę, że to byłoby tak w takim największym skrócie, a poza tym będziemy jeszcze jutro mieli trochę czasu pewnie na porozmawianie, jeżeli nam nic nie przeszkodzi. Jutro Państwo macie wejść do parlamentu. O godzinie 10. Za 15:10 spotykamy się przy wejściu. No więc, wszystko jest w harmonogramie. Myślę, że zdobacie się Państwo wejście do parlamentu w części dla wizytorów. Będziecie Państwo mieli taką krótką, no, 40-minutową prelekcję. Potem będzie takie family photo przy flagach. Tyle możemy Państwu zaoferować na jutro, a potem no, musimy powiedzieć wam do widzenia. Do zobaczenia. Ale to nie tak. Thank you.
szczęście. Pomyślność nie okazuje nam.